Halo, witam Cię serdecznie, Tomasz Uczak z tej strony. Dzisiaj chciałem poruszyć temat załatwiania spraw, zwłaszcza spraw trudnych. Dzisiaj jest taki dzień, że mam do załatwienia, kumulacja nastąpiła. Kumulacja do załatwienia, słuchajcie, chyba z 5 tak zwanych trudnych decyzji, trudnych rozmów, ciężkich dla mnie, tak, bo trzeba coś komuś powiedzieć nie, że coś inaczej będzie na przykład niż ustalaliśmy, bo coś się zmieniło na rynku i tak dalej, więc fenomen w głowie człowieka polega na tym, że ja to zaobserwowałem, że jeżeli zostawisz ten temat na długi czas w swojej głowie, to on zacznie jak taki, wiesz, ropień rosnąć. I im dłużej będzie w twojej głowie siedział, tym dłużej będziesz nad tym myślał, tym będzie to coraz większe, coraz trudniejsze do załatwienia. I generalnie im dalej to zostanie, tym trudniej będzie to sobie załatwić, a jak tych spraw się napiętrzy kilka albo kilkanaście, to faktycznie zaczyna się robić potężny problem, który narasta i może powodować różnego rodzaju rzeczy. Stres może powodować również jakieś choroby. To jest moja wizja na ten temat, bo tak to funkcjonuje. I teraz, przepraszam, muszę tutaj wyjechać, bo gesto zrobiłeś na skrzyżowaniu. I teraz tak to właśnie działa, że jeżeli chcesz załatwić sprawy swoje, które masz trudne, to po prostu załatwij je jak najszybciej. To znaczy się spotkaj się, rozmów się, przyjmij to, weź na siebie samą odpowiedzialność, weź sobie pomyśl o tym, w jaki sposób chcesz to przegadać, ale załatw to szybko. Bo im szybciej to załatwisz, tym łatwiej będzie po prostu z tym się uporać. Tak? I się okazuje, że wcale to nie jest takie trudne, a powiem Ci fajnie, efekt, jaki uzyskasz po tej trudnej rozmowie, jeżeli to wszystko nawet po prostu wyrzucisz z siebie, bo coś było trudne, musisz powiedzieć, musisz to załatwić, to nagle się okaże, że po prostu poczujesz się zdecydowanie lepiej. I takich trudnych spraw trzeba po prostu załatwić kilka, bez względu na to. Pierwsze pytanie, jakie musisz sobie zadać, to jest takie fajne pytanie kartezjańskie, które na szkoleniach również też, o których mówię. Co się stanie, jak to zrobię? To jest fenomenalne pytanie, tak? Czyli co się stanie? Co się może stać takiego, jak powiem komuś to czy tamto, tak? Czyli powiem komuś, że dobra, okej, nie zrobimy tego dealu, jednak. Mimo wszystko, żeśmy umawiali się, ale jednak tu się okazało, że zmieniły się parametry, i nie możemy, tak? Co się stanie? Możesz sam przewidzieć, co się wydarzy, tak? U ciebie, co się wydarzy u niego, tak? Drugie pytanie jest trochę bardziej ciekawe. Co się nie stanie, jak to zrobię, tak? Czyli tu zaczyna mózg już bardziej pracować. Ale takie dla Ciebie fajne ćwiczenie, czyli pomyśl sobie, co się stanie, jak to zrobisz. Tak, jakie będą z tego pozytywy. Bo pamiętaj jedną rzecz, którą ja odkryłem i którą też chcę Ci przekazać. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. To jest stare polskie przysłowie. Może myślę, że nawet nie polskie. Na świecie ono funkcjonuje, czyli zawsze jest coś dobrego w tym, że coś nie wyszło tak. Jeżeli nauczysz tak swój mózg, że dobra, coś tu nie idzie, coś tu nie funkcjonuje, coś nie poszło tak, jakbym chciał po mojej myśli, to znaczy się, że gdzieś za rogiem Stwórca przygotował dla Ciebie coś całkowicie innego, lepszego, tak? Mało tego, może być to dla Ciebie jakaś lekcja, to może być jakaś zmiana, może masz spotkać całkowicie innych ludzi, tak? Może masz spotkać po prostu, wiesz, swojego partnera, partnerkę życiową, nie wiem, tak? To wszystko zależy od Ciebie, jak do tego podejdziesz. I teraz trudne rzeczy są elementem naszego życia i trzeba z nimi sobie stawiać im czoła, o tak powiem. Jeżeli postawisz czoła tym rzeczom, to po prostu zobaczysz, jakie będą fenomenalne efekty i owoce w Twoim życiu. Miłego dnia Ci życzę, wszystkiego dobrego. Wszystko dzieje się po coś dobrego. Pozdrawiam Ciebie. Hej, cześć.